Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów o takich ważnych rzeczach związanych z warsztatem, które są pomijane przez tych, którzy nie mają doświadczenia. Mam tu na myśli przede wszystkim pracę nad słownictwem, nad słowami, znaczeniami, nad semantyką, czyli nauką o znaczeniach, nad łączliwością wyrazów, to znaczy nad zakresem łączenia się różnych wyrazów i nad ich funkcjonowaniem, jeśli przyszły z innych języków. To są bardzo ważne zagadnienia. Wynikają stąd, że pisarz musi dysponować znacznie większym czynnym słownictwem, tym własnym, którym potrafi się posłużyć jako osoba pisząca, niż ktokolwiek inny. I statystyki to potwierdzają. Dam przykład. Przeciętny dziennik telewizyjny posługuje się mniej więcej 6000 słów, 7, czasami 8. I to jest taka papka dla ludzi, którzy nie znają języka, którzy posługują się językiem tylko na tyle, na ile jest im to potrzebne do przetrwania. Nauczyciel musi znać około 20-25 tysięcy wyrazów, którymi potrafi się posłużyć. I musi znać jakieś 35 tysięcy wyrazów, które rozumie. A u pisarza to skacze znacznie wyżej. Zaczyna się od mniej więcej 75 tysięcy wyrazów, którymi potrafi się posłużyć w pisaniu. I około 120 tysięcy wyrazów, to jest ogromna liczba, które rozumie. Takie zasoby słownikowe mają pisarze, przede wszystkim prozaicy i dramaturdzy, trochę mniejsze poeci, ale też ogromne. I one są dla większości ludzi należących do szerokiej publiczności nieosiągalne. Bierze się to z nawyku czytania. Prawdziwy pisarz czyta i mniej więcej połowę czasu swojej aktywności życiowej, codziennej poświęca na czytanie w różnej formie. To może być gazeta, to może być również i podpis pod obrazem telewizyjnym, ale przede wszystkim jest to literatura. Poeci nie mówią o 1/3, nie o połowie. Wszystko zależy od tego, czym ta osoba się zajmuje, bo jeżeli to jest ktoś, kto jednocześnie uprawia jakiś inny zawód, to oczywiście, że ta ilość czasu poświęcona na czytanie jest mniejsza. Ale czytanie. Jeśli ja kogoś proszę, jakiegoś początkującego, zaczynającego poeta, u którego podejrzewam talent, żeby przeczytał konkretnych poetów i on tego nie robi, to jakby serce mi krwawi, dlatego że to jest podstawowy obowiązek poety. Poeci czytają poezję cudze z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby samemu się rozwinąć, bo widzą pomysły, widzą sposób myślenia, widzą sposób budowania tekstu, ale z drugiej strony widzą, czego już nie należy powtarzać. Jeśli ktoś inny coś wymyślił, użył jakiegoś nowej metafory, użył jakiejś specjalnej konstrukcji, to już to jest coś, czego nie wolno powtarzać. Tylko twórczość ma tylko wtedy sens, kiedy jest prawdziwą twórczością, to znaczy kiedy tworzy się coś nowego. Oczywiście, że są jakieś podstawy, na których nabudowują się inni. Na przykład James Joyce wymyślił strumień świadomości. On pierwszy to sformułował w ogóle. I na przykład
szczególnie Finnegan's Wake, ale Ulysses. To jest właśnie egzemplifikacja teorii strumienia świadomości, który to strumień świadomości, jak wiadomo, ma różne zaburzenia czasowe, identyfikujące postaci, fabularne, rozmaite zaburzenia. To jest jakby odpowiednik naszego sposobu myślenia i naszego sposobu przypominania sobie. Jak było, to nigdy nie pamiętamy, jak było, od początku do końca, tylko przypominamy sobie. Najważniejszy fakt potem, jak było na początku, potem jak na końcu, potem coś tam w środku, potem jeszcze. Nigdy tego to nie jest uporządkowane. I tak strumień świadomości. I teraz, żeby zrealizować ten strumień świadomości, trzeba było sięgnąć po nowy język. I oczywiście zarówno język, jak i ten pomysł, to są takie podstawy, na których tysiące następców budowało nową literaturę. Troszkę żartobliwie, a troszkę i poważnie, Edward Stachura mówił, że pisarze dzielą się na odkrywców, którzy rzadko są doceniani, bo odkrycia nie są akceptowane. Jak coś jest nowego w literaturze, to krytyka i czytelnicy najpierw odrzucają. Na pisarzy prawdziwych albo wybitnych to są ci, którzy te wynalazki umieli wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. Potem są tak zwani pisarze dobrzy, którzy osiągnięcia literatury pisarzy odkrywców i pisarzy wybitnych realizują w literaturze popularnej, czyli takiej, która podoba się bardzo szerokiej publiczności. Wreszcie są pisarze popularni, którzy z tego robią papkę, taką powtarzającą się w kółko. To są pisarze poziomu, nie wiem, Harlekina. Ci, co romanse piszą, jakieś takie mizerne sensacyjki. No i na końcu są grafomani, którzy piszą tylko po to, żeby zaistnieć. Którzy rzadko korzystają z jakichkolwiek osiągnięć literatury, czerpią z gotowych wzorców, powielają te wzorce, imitują je i twierdzą, że to jest ich twórczość. I jeszcze do tego nie są w stanie wyrazić niczego wartościowego. Posługują się wyłącznie banałami. To są grafomani. I teraz, kto powinien mieć największy zasób słów? Oczywiście, że odkrywca. Ale i pisarz wybitny w nie mniejszym stopniu. Również pisarze dobrzy. To są ci, to jest ciekawe, że jeśli chodzi o życie społeczne, polityczne, medialne, to jeżeli pojawiają się pisarze, to najczęściej ci właśnie dobrzy. Ci wybitni raczej stronią od takich rzeczy, a odkrywcy w ogóle są nieznani. Natomiast pisarze dobrzy to są ci, którzy uprawiają wspaniałą literaturę. Nawet wśród dobrych pisarzy jest sporo laureatów Nagrody Nobla. Nie mówię o innych nagrodach. To oni najczęściej dostają Nagrody Nobla. No tak to jest w klasyfikacji Stachury. Podzielam w dużej części ten podział, a jak każdy podział nie jest to rzecz doskonała i oczywiście nie uwzględnia przypadków indywidualnych, ale to tak jest. Że słownik frazeologiczny zawsze był pomocą w pisaniu, najlepszy dowód, że pierwszy słownik tego rodzaju, wydany przez Antoniego Krasnowolskiego, wielkiego polskiego językoznawcy, jeszcze pod koniec XIX wieku, nazywał się
słownik frazeologiczny, czyli pomoc dla piszących. I to ten słownik, jest jeszcze wersja oprócz wersji takiej ogólnej, wielkiej. Jest wersja szkolna, nowy szkolny słownik frazeologiczny, to też mojego autorstwa. To jest do pewnego stopnia skrócenie tamtego słownika, chociaż więcej nowych haseł się pojawiło. I są one pisane i objaśniane dla młodzieży i nauczycieli niż dla szerokiego ogółu, ale jest również bardzo przydatny i mam mniej więcej połowę haseł. Tamten reprezentuje mniej więcej 200 tysięcy frazeologizmów szkolnych, a jakieś 100 tysięcy, 110 tysięcy. Niedługo będzie nowe wydanie, ale również i to wydanie, które było, które jeszcze tu i ówdzie można spotkać, też jest wartościowe, warto je mieć, bo w zakresie frazeologii język aż tak bardzo się nie zmienia, jak w zakresie na przykład wyrazów obcych. Bardzo ważnym słownikiem, no pierwszego rzędu, w tej samej grupie co słownik ortograficzny i frazeologiczny, jest słownik mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego. Kto tego nie ma, nie? Zwija manatki biegiem, żeby to kupić. No i ten słownik był wydany całkiem niedawno przez Gazetę Wyborczą, czy Agorę, nie, w każdym razie przez tę firmę. I przez tę firmę został wydany drugi, wybitny słownik, wielki, nowoczesny, wspaniały, który ma 10 lat, ale nic się nie zestarzał. To się nazywa, on się nazywał w oryginale Inny słownik języka polskiego pod redakcją Mirosława Bańki. I ten słownik jest teraz wydawany przez Agorę, przez Gazetę Wyborczą, w dwóch czy w czterech nawet tomach, jako słownik szkolny. To jest słownik języka polskiego. Słownik Szymczaka, ten trzytomowy. Słownik Doroszewskiego, to są słowniki historyczne, one już nie mają żadnego znaczenia dla języka polskiego. One mają znaczenie dla językoznawców, którzy badają język, ale dla pisarza nie. Dlatego polecałbym ten słownik pod redakcją Mirosława Bańki. To naprawdę znakomity słownik. On charakteryzuje się. Słucham? Że jest nowy. To jest błąd. Błąd nawet samego autora, czy redaktora, pana profesora Bańki, z którym rozmawiałem wielokrotnie na ten temat, żeby tak tego nie nazywał. Ale jednak jakieś naciski marketingu były i to był błąd, bo ludzie nie chcą innego słownika, tylko chcą normalnego słownika. Prawda? On był inny przez to, że postawił na głowie dawne teorie leksykograficzne, jak budować słowniki. I nagle stał się przyjazny. To jest wyjątkowo przyjazny słownik. Najlepszy dowód, że definicje w nim, definicje zwłaszcza czasowników, są kontekstowe. Czyli na przykład pragnąć. Jeżeli ktoś chce czegoś bardzo, to pragnie. Tak są konstruowane definicje. Od razu wiadomo, jak to użyć w zdaniu, prawda? To szczególnie wartościowa jest, wartościowy sposób definiowania. Polecam słowniki, jest jeszcze cała masa innych słowników, słowniki odmiany imion własnych, nazw własnych, słowniki na przykład wyrazów mylonych, czyli paronimów. Właśnie dopiero co dzisiaj czytałem w Gazecie Wyborczej opis pewnej choroby, w której występuje świąt skóry. A redaktorka pisze, 5 razy pisze, swąd. Otwieram w innym miejscu tę samą gazetę i czytam. Jest mowa o pudełkach i cały czas redaktor pisze o dykcie zamiast o tekturze. On nie wie, że dykta to sklejka. Prawda? I jeszcze w trzecim miejscu, w artykule sąsiadujący,
że wzór kwasu solnego to H2SO4. No, tak, to jest. Proszę Państwa, nie wiedzą ludzie, nie mają podstawowej wiedzy. My musimy się przed tym bronić, bo to my dyktujemy język. Proszę zauważyć, słowniki powstają na podstawie języka pisarzy. To jest zasada. W znacznie mniejszym stopniu na podstawie języka dziennikarzy. Ale tu trzeba wzmóc kontrolę, bo tego typu błędy się pojawiają.